Witam serdecznie, gramy 3 bez atu. Licytacja była prosta. Partner otworzył karo, prawidłowo, z piątki. My 2 bez atu, nie mamy kolory, trefli nie ma co zgłaszać. Partner dołożył do 3 bez atu, miał niecałą nadwyżkę. Wist, waleta, kier. No wist dobrze, nie trafił nas w piki. Liczymy kiery, ile weźmiemy. W kierach weźmiemy raz, dwa, trzy, pikowy as 4 i król 5, w karach 6, 7. Mamy 7 gólnych rew. Potrzebujemy 2 lewy. Piki nam nie dadzą lewy, bo brakuje nam damy, waleta dziesiątki. Możemy wziąć lewę w karach bądź w treflach. Zobaczmy, ile lew możemy wziąć w karach. Jak się kara podzielą 3, 3, to weźmiemy 2 dodatkowe lewy w karach. Jak dama karo będzie pod impasem, to weźmiemy 5 lew w karach. Dama karo pod impasem to 50%, a podział trefli 3-3 to 36%. Zobaczmy, co się dzieje w treflach. Mamy dama, walet, 10, 9, 8. Trefli mamy też 7, ale mamy gęste. Przeciwnicy mają tylko asa i króla, więc jeżeli oni będą musieli zabić, no to będą te trefle, wezmą 2 razy. Potrzebujemy 2 tempa, żeby zagrać w karo. Żeby wyrobić lewy treflowy. Ile lew treflowych wyrobimy? Wyrobimy 3 lewy treflowe. No to zobaczmy, walet kier dokładamy. Walet kier może być z długości. No bierzemy lewe asem, nie bierzemy damą, chociaż możemy wziąć damą, oszukując, że nie mamy króla, że im pasowaliśmy. I zagrywamy trefla, tak żeby ich nie zablokować. Zagrywamy trefla do damy. Zagrywamy. Przeciwnik z prawej wziął i odwrócił w kiera. My tego kiera bierzemy asem, sugerując, że możemy nie mieć króla dla zmylenia przeciwników. I zagrywamy w trefla. Im w zasadzie zostały 4 trefla, jakby się podzieliły 4-0, zagrywamy trefla do dziesiątki. Król wziął i przeciwnik odwraca w pika. Bijemy asem i liczymy nasze lewy. Mamy do oddania, w kierach nie mamy. Liczymy, wzięliśmy lewy 2, mamy treflowe 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W zasadzie możemy teraz zainpasować karo, bo to nas nic nie kosztuje, bo swoje lewy odbierzemy, więc impasujemy karo. Wchodzimy waleta, impas się nie udał, przeciwnik odwraca w pika. No i teraz łaski już nie robimy. Bierzemy, w zasadzie możemy nie brać, moglibyśmy skrócić, ale bierzemy królem pik. Powracamy kierem do... Powracamy kierem do ręki. Przeciwnik wyrzuca trefla, my kierem. Odgrywamy 3 lewy treflowe. Raz. odgrywamy. Jeszcze jedną. Na koniec weźmiemy dwie karowe. No weźmy tę lewą. Czyli mamy jeszcze raz, dwa, trzy lewy, wzięliśmy 7, mamy 10 lew. Mamy 10 lew. Zobaczmy całe rozdanie. Wszystkie ręce zobaczmy. Widzimy wszystkie ręce. Przeciwnik ten z prawej mógł sobie wyrobić dwie lewy pikowe. Tylko że na wyrobienie lew pikowych potrzebuje 2 tempa, a my na wyrobienie treflowych też potrzebujemy 2 tempa, ale my zaczynamy. Co prawda, gdyby przeciwnik zaczął wyrabiać lewy pikowe, to wyrobi tylko 2 i 2 treflowe, to 4, a my weźmiemy treflowych. Raz, dwa, trzy. Kierowych. Raz, dwa, trzy. To 6. Karowych. Raz, dwa. To 8 i 2 pikowe to 10. Dlatego trzeba liczyć lewy. Dlaczego wyrabiamy trefle? W treflach mamy pewne lewe, niezależnie od tego, jak są położone karty przeciwnika. Niezależnie od tego, jak są położone karty przeciwnika. Ponieważ mamy damę, walet, 10, 9, 8. Są to jakbyśmy mieli 5 dam treflowych. 5 dam treflowych. Karty w, przepraszam, karty w sekwensie mają równą wartość. Od damy starsze są tylko as i król. No zobaczmy, co by było, gdybyśmy niefrasobliwie sobie zaimpasowali karo. No gramy w karo. Przeciwnik bierze damą. I co on może grać? On może wyrabiać lewy pikowe. No gra w pika. Bijemy. Wzięliśmy i gramy w karo. Kładziemy asa i liczymy na podział kar. Póki co dobrze, jak to mówią Amerykanie, zmawiamy krótką modlitwę. I jak mawia mój partner Andrzej, dopiero teraz dostrzegamy pełnię nieszczęścia. Lew mamy 4, kierowe 2 to 6 i pikowa to 7. Karową owszem weźmiemy, ale to dopiero będzie lewa 8. Weźmie, ma 2 lewy i zagra ponownie w pika, wybijając nam króla pik. Pociągniemy lewę karową, on wyrzuca niepotrzebnego kiera. I przyjrzyjmy się. Mamy 6 lew, weźmiemy jeszcze 2 kierowe, ale przeciwnik weźmie jeszcze 2 treflowe i 2 pikowe. Weźmie 4, weźmie 6 lew. Porażka. Bardzo ważna rzecz. Liczymy